G6 to zaawansowany odbiornik geodezyjny GNSS, który korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jest wyposażony nie tylko w zaawansowane systemy GNSS i IMU, ale również posiada dwie kamery. To urządzenie wyróżnia się szczególnie mocną płytą główną, która ma aż 1608 kanałów i odbiera sygnały ze wszystkich dostępnych obecnie konstelacji, m.in. GPS, GLONASS, Beidou oraz Galileo. Dzięki temu SG6 od Multinavi zapewnia bardzo dokładne określanie pozycji, nawet w miejscach, gdzie warunki terenowe są trudne. Dodatkowo ten odbiornik ma nowoczesne rozwiązanie w postaci podwójnej kamery. Te dwa wysokiej jakości aparaty fotograficzne pozwalają na wykorzystanie technik fotogrametrii wideo. Mimo tych zaawansowanych funkcji, SG6 zachowuje kompaktowe rozmiary i nowoczesny wygląd. SG6 wyposażony jest w wbudowaną jednostkę IMU, która koryguje wychylenie tyczki z częstotliwością 200 Hz oraz eliminuje potrzebę ręcznej inicjalizacji. Nie musisz niepotrzebnie machać tyczką, aby wystartować z pomiarem inercyjnym. Niezależnie od tego, czy mierzysz ze spionowaną tyczką, czy tyczką odchyloną od pionu, zawsze otrzymasz poprawne wyniki. Automatyczna kompensacja wychylenia tyczki gwarantuje precyzyjną dokładność w zakresie pochylenia do 60 stopni, oszczędzając do 30% czasu przy zachowaniu wysokiej dokładności. SG6 wnosi nową jakość do pomiarów GNSS, umożliwiając dokładne pomiary punktów, do których dostęp jest utrudniony lub niebezpieczny. Dzięki wbudowanym kamerom istnieje możliwość pobierania współrzędnych XYH poprzez ich wskazanie na zarejestrowanych zdjęciach. System automatycznie nadaje georeferencję zdjęciom pozyskanym w terenie, a Ty po prostu klikasz na interesujące Cię punkty, aby zapisać ich współrzędne do tabeli punktów. Niepotrzebne jest do tego żadne dodatkowe oprogramowanie ani specjalistyczna wiedza. Cały proces odbywa się automatycznie. Nawigacja wizualna i tyczenie punktów w technologii AR, czyli w rozszerzonej rzeczywistości, znacznie ułatwiają operacje w terenie, oszczędzając przy tym nawet do 50% czasu dla pomiarowych o mniejszym doświadczeniu. W trakcie tyczenia obraz z dolnej kamery jest wyświetlany na ekranie kontrolera w czasie rzeczywistym. Na bieżąco podawane są też kierunek oraz odległość do punktu tyczonego. Wystarczy, że umieścisz grot tyczki we wskazanym na obrazie z kamery miejscu i tyczenie jest zrealizowane. Oczywiście nie trzeba pionować tyczki. Bateria o wysokiej pojemności zapewnia do 16 godzin ciągłej pracy. Kompaktowa konstrukcja o wadze zaledwie 750 g bezproblemowo pomieściła odbiornik GNSS, IMU i dwie kamery w kieszonkowym formacie. Wymiary odbiornika to zaledwie 13x8 cm. SG6 od Multinavi cechuje wysoki stopień ochrony IP68 oraz wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów. Mate Survey to sprawdzone w praktyce i bogate w funkcje oprogramowanie do gromadzenia danych terenowych, oparte na systemie Android. Jego modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie interfejsu do konkretnych, indywidualnych potrzeb użytkownika. Program został stworzony w oparciu o łatwe w użyciu funkcje i intuicyjny interfejs graficzny, zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc w efektywnym wykonywaniu precyzyjnych projektów geodezyjnych. Mate Survey jest niezwykle wszechstronny, łączy wiele funkcji geodezyjnych dla różnych zastosowań, w tym obsługi projektów CAD, pomiaru punktów, szybkiego i dokładnego tyczenia punktów, linii, powierzchni, budowy dróg i innych. Uniwersalne, zgodne ze standardami branżowymi formaty importu i eksportu danych, pozwalają na bezproblemową integrację aplikacji z oprogramowaniem użytkownika. W ofercie Multinavi dostępnych jest wiele kontrolerów polowych wyposażonych w system Android. Wzmacniany smartfon, odporny tablet czy urządzenie z klawiaturą o różnych przekątnych ekranu
Wybierasz według swoich indywidualnych potrzeb. Jeśli dysponujesz już urządzeniem z systemem Android, nie musisz kupować kontrolera, ponieważ na nim też możemy zainstalować program polowy Mate Survey. Nie czekaj, już dziś umów się na prezentację i przetestuj możliwości nowego odbiornika GNSS Multinavi SG6 w terenie. Zapraszamy do doświadczenia przyszłości już teraz.